Cześć, z tej strony Anna Serwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli w odpowiedziach na Wasze pytania, moich odpowiedziach na pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie jest dziś od Agnieszki. Witam. Gratuluję sposobu prowadzenia kanału. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Przejrzyście, rzetelnie, sympatycznie, miło się ogląda. Można wielu rzeczy się dowiedzieć. Mam nadzieję usłyszeć od Pani, dlaczego keto jest lepsze niż żywienie optymalne doktora Kwaśniewskiego. On zalecał keto tylko w szczególnych przypadkach, a reszcie zalecał nie doprowadzać się do stanu ketozy. Chciałabym wiedzieć, dlaczego nie miał racji. Szczerze mówiąc, nie znam do końca odpowiedzi na to pytanie, to znaczy nie wiem, dlaczego doktor Kwaśniewski nie zalecał diety ketogenicznej. Wiem, że jakby to nie było tutaj najważniejsze, czyli nie chodziło o to, żeby mieć ciała ketonowe we krwi. Zazwyczaj te węglowodany oscylowały w okolicach 100 gramów, też były troszkę inne proporcje. Na diecie optymalnej są inne proporcje niż w ketozie, bo to jest mniej więcej białka do tłuszczów, do węglowodanów 1 do 3 do 1, chociaż też różne źródła różnie podają. Ja w ogóle nie jestem ekspertką, jeżeli chodzi o dietę optymalną, bo jakby no, uważam, że ten model niskowęglowodanowy, ketogeniczny jest dobry, jest na tyle dobry, że po prostu na nim się opieram. Natomiast według mnie wejście w ketozę, nie mówię tutaj o wchodzeniu w ketozę kliniczną, bo jeżeli na przykład mówimy o tym, że nie ma sensu być w ketozie klinicznej, jeżeli nie ma się pewnych jednostek chorobowych, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Nie ma sensu być poniżej 20 gramów węglowodanów, jeżeli jesteśmy zdrowi, bo na wyższych węglowodanach będziemy funkcjonować równie dobrze, a wręcz lepiej, bo taka bardzo niska podaż węglowodanów też niesie ze sobą pewne ryzyko, mogą wystąpić pewne zaburzenia hormonalne, jednak może jakieś niedożywienie się pojawić, jeżeli tych węglowodanów nie ma praktycznie w ogóle, tak? Czy na przykład rezygnujemy bardzo mocno z warzyw. Więc w takim wypadku ja też uważam, że jakby ketoza kliniczna nie jest dobra. Natomiast żywienie ketogeniczne, kiedy niski poziom ciał ketonowych utrzymuje się w naszym organizmie, niesie ze sobą dużo korzyści, bo wchodząc w stan ketozy zazwyczaj mamy wyższe poziomy energii, te poziomy energii są bardziej stabilne, dodatkowo ciała ketonowe są przeciwutleniaczem, mają takie działanie, które zwalcza stany zapalne, więc dlaczego mielibyśmy się tego pozbawiać? Też jeżeli jesteśmy w stanie ketozy, to nasz mózg bardzo dobrze funkcjonuje właśnie na tym paliwie i wiele osób na przykład obserwuje to, że po prostu mają takie nie tylko stabilniejsze poziomy energii, ale właśnie pod kątem takim kognitywnym są tacy bardziej skupieni, lepiej im się pracuje, mają lepsze rezultaty w pracy, więc pod tym kątem uważam, że po prostu żywienie ketogeniczne i bycie w stanie ketozy jest jak najbardziej ok. A jeżeli chodzi o dietę optymalną, to nie chcę tutaj się nad tym jakoś bardzo roztrząsać, bo tak jak mówię, nie jestem w temacie, ale gdy już kilka dobrych lat temu jakby słyszałam o niej, no to nie do końca jakby wiadomo, że to też o keto też można mówić, że jest na spalonym boczku, ale właśnie no, żywienie optymalne w dużej mierze tam pamiętam, że opierało się właśnie na śmietanie, na tłustych bardzo mięsach, a jeżeli mnie obserwujecie już dłużej, to wiecie, że to nie jest do końca też ketoza, którą ja promuję. Ja uważam, że zdecydowanie lepiej sprawdza się u większości osób keto bardziej śródziemnomorskie, z warzywami, jeżeli dobrze je właśnie tolerujemy, oparte również na tłuszczach nienasyconych, tak samo przy redukcji wagi, więc jakby no nie do końca się z tym zgodzę, natomiast na pewno dieta optymalna też ma swoich zwolenników i wiele osób poprawiło swoje zdrowie dzięki niej i to jest jak najbardziej w porządku i myślę, że jest jakby miejsce i przestrzeń na wiele modeli żywieniowych i niekoniecznie musimy sobie ciągle udowadniać, kto ma rację, a kto jej nie ma, a moja racja jest lepsza od Twojej i tak dalej, i tak dalej. Magdalena. A jeśli ktoś ma już jakiś kamyczek na nerkach, czy może zastosować keto? Tak, może, natomiast to znowu jest indywidualna sprawa, Magdaleno. I ja już też mówiłam o kamicy nerkowej, o tym, że keto jej nie wywołuje i że keto nie jest żywieniem, które obciąża nasze nerki, jeżeli oczywiście jest dobrze prowadzone i poddawałam Wam pod to badania. Natomiast jeżeli już mamy kamienie,
to jest takie ryzyko, ale ono jest nie tylko na keto, może na keto jest ciut większe, że po prostu te kamienie nam się uwolnią, a wiadomo, że jak się uwolni kamień, to może to być bardzo bolesne, więc z tym trzeba, jakby z tego sobie trzeba zdać sprawę i mieć to na uwadze. Natomiast Magdaleno, nie jest powiedziane, że że to będzie jakaś dolegliwość bólowa. Nieraz te kamienie też się potrafią bardzo ładnie wypłukać. To, co jest moim zdaniem warte uwagi, jeżeli mamy tego typu problemy, to profilaktycznie na przykład jedną z takich naturalnych metod, która jest prosta, tania i właśnie zupełnie naturalna, jest mikstura słoneckiego. I możecie się z nią zapoznać i tutaj na diecie ketogenicznej picie takiej mikstury codziennie rano jest jakby nie wybija nas z ketozy i jest jak najbardziej okej. Okay. Wielu moich podopiecznych, którzy miało między innymi problemy takie z kamicą czy jakieś wątrobowe, sobie stosowało tą kurację i ona naprawdę jest wspierająca i też nieraz pomaga właśnie wypłukać te kamienie, a nawet, i to jest najlepsza opcja, je rozpuścić. Więc no tylko oczywiście to nie jest tak, że przez tydzień sobie będziemy robić codziennie miksturę słoneckiego, tylko tu trzeba kilku dobrych miesięcy, żeby zobaczyć efekty, ale myślę, że warto spróbować. Monika. Dzień dobry, fajny i mądry kanał. Chciałam się zapytać, jak to jest z insuliną. W zeszłym roku zaczynałam odchudzanie, insulina na czczo wynosiła 2,2, glukoza 86, BMI 31, czyli tutaj już otyłość. Po roku insulina poniżej 2, takie wyniki przy diecie konwencjonalnej, 40-50% węglowodanów, 30% tłuszczów, 20% białka. Czy przy takich wartościach warto przejść na dietę keto albo low carb? Monika jest fajnym przykładem na to, że nie wszyscy, choć większość osób, które mają problem z nadmierną masą ciała, jednak mają też problem z wysokimi poziomami insuliny. Natomiast u Moniki ta insulina była nisko. I pytanie, czy warto przejść na dietę keto, jest tak naprawdę, no wymaga jeszcze kilku rzeczy, których tutaj Moniko nie uzupełniłaś i myślę, że to pasowałoby albo się samodzielnie tym zastanowić, albo po prostu skonsultować się ze specjalistą, ponieważ pytanie, czy schudłaś i czy jesteś zadowolona z rezultatów. Jeżeli tak, to być może nie musisz być na keto, czy nawet na niskich węglowodanach i są osoby, które na wysokich węglowodanach mają rezultaty, chudną i czują się bardzo dobrze. Z mojego doświadczenia jest to mniejszość, a nie większość, bo teraz bardzo wiele osób ma jednak problem z gospodarką cukrową, ale być może nie jest tak u Ciebie, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, czy rzeczywiście u Ciebie ta insulina była na dobrych poziomach poposiłkowo, bo czasem możemy mieć niskie poziomy insuliny, ale po posiłku, jeżeli ona wzrasta więcej niż 5-krotnie i nie spada po 2 godzinach do poziomu bazowego, no to już niestety jest problem i może to sugerować właśnie, że ta insulinooporność występuje. Także to jest kolejna sprawa. I to, nad czym jeszcze możesz się zastanowić i pytanie, jakie sobie możesz zadać, to co jeszcze dieta ketogeniczna może Ci dać, bo ona nie tyle, znaczy tak, obniżenie się glikemii, obniżenie się insuliny jest skutkiem prowadzenia diety ketogenicznej, ale ja na przykład też nie miałam nigdy ani insulinooporności, ani wysokiej glikemii i przeszłam na dietę ketogeniczną, żeby to w ogóle przetestować na sobie. To jest jedna sprawa, bo interesował mnie ten model żywienia, ale druga rzecz jest taka, że z tego płynie wiele innych korzyści. Korzyści kognitywne, taka wolność od jedzenia, czyli to, że przypuszczam, że przy tej diecie, którą miałaś no przynajmniej 4, a może 5, a nawet 6 posiłków dziennie. Na keto wystarczy ich jeść na przykład 2, może 3, więc to też ogranicza nam czas na przygotowywanie i na samo jedzenie. To też sprawia, że nieraz ta dieta ketogeniczna jest taka wygodniejsza dla nas. No i też pod kątem oczywiście jakimś emocjonalnym, właśnie kognitywnym, regulacji innych hormonów czy gospodarki hormonalnej być może warto to rozważyć, ale to już jest naprawdę kwestia indywidualna. Pytanie od Inz Moniki. Pani Asiu, czy aby mieć pewność, że jest się elastycznym metabolicznie, wystarczy zmierzyć glikemię przed posiłkiem z większymi węglowodanami, na przykład 100 gramów, a następnie 2 godziny po? Jeśli wyniki będą podobne, to znaczy, że radzimy sobie, co oznacza dużo niższy wynik po posiłku, czyli liczy się głównie fakt, by pozostawać w ketozie na koniec dnia. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za cenne informacje, którymi się Pani dzieli. Pytań jest kilka, ale zaraz sobie to omówimy. Czy jakby tak, to
to, że mamy dość, nie skacze nam glikemia po posiłku węglowodanowym jakoś bardzo, czyli jeżeli się podnosi, to jest normalne, ale właśnie w granicach tych norm, to jest jeden z oznak tego, że jesteśmy elastyczni metabolicznie. Natomiast też warto sobie sprawdzić, co się dzieje z tą naszą glikemią, na przykład godzinę po posiłku, bo ona również godzinę po posiłku jakby osiąga, czyli idzie w górę, osiąga swój pik właśnie godzinę po posiłku i to, że spada, to fajnie, ale pytanie, czy ona jakoś bardzo wysoko skacze, to też na pewno warto sprawdzić. Ale oczywiście nie są to jakby jedyne oznaki elastyczności metabolicznej. To, czy potrafimy korzystać zarówno z jednego paliwa, jak i drugiego. Czujemy się dobrze, czy przy aktywności fizycznej nie po prostu odcina nas. No jakby tych wyznaczników jest wiele, ale na pewno glikemia jest jednym z ważniejszych, pokazujących nam właśnie, czy potrafimy z tych obydwu rodzajów paliwa korzystać. Co oznacza dużo niższy wynik po posiłku tej glukozy? No dużo niższy wynik może oznaczać hipoglikemię reaktywną, szczególnie u osób, które na przykład miały albo mają jeszcze insulinooporność. Wtedy rzeczywiście po posiłku nieraz ten cukier nam bardzo spada. I tak naprawdę nie do końca jest to tak jasno jeszcze przez naukę sprecyzowane dlaczego, ale mówi się, że najprawdopodobniej przy hipoglikemii reaktywnej, właśnie przy insulinooporności w pierwszej kolejności, nieraz tak dużo po posiłku organizm produkuje tej insuliny, produkuje jej za dużo, że po prostu po dużym takim pełnym posiłku jest jej tak dużo, że po prostu nagle ten cukier leci nam w dół za bardzo. Więc w takim wypadku to na pewno nie świadczy o elastyczności metabolicznej. Natomiast znowu, jeżeli jesteśmy na żywieniu ketogenicznym, to nieraz zdarza się, że zjemy posiłek i po posiłku mamy właśnie niższe poziomy glikemii. Jeżeli to będzie posiłek ketogeniczny, to tak naprawdę cukier właśnie może w ogóle nie skakać albo wręcz być trochę niżej, bo produkujemy wtedy ciała ketonowe i to ich używamy jako paliwa. Aczkolwiek czasem na początku ketoadaptacji albo osoby, które miały problem wcześniej z wysokimi poziomami cukru, to jeszcze przez kilka dobrych miesięcy mogą obserwować właśnie u siebie wyższe poziomy glikemii na czczo, a po posiłku one spadają. Powinniśmy dążyć do tego, żeby ten poziom na czczo również był dość niski, powiedzmy w okolicach najlepiej 80 albo niżej. Natomiast to też nie dzieje się tak łatwiej jest szybko podnieść ciała ketonowe niż szybko obniżyć glikemię na czczo wielu osobom. No ale to też na to musimy właśnie zwrócić uwagę, że to też jest proces, który u niektórych osób po prostu trwa dłużej, a u niektórych rzeczywiście po prostu przechodzą na keto i ta glikemia jest cały czas nisko. I czy liczy się fakt, by pozostawać w ketozie na koniec dnia? To zależy, co jest dla nas istotne. Dla mnie największym jakby wyznacznikiem jest moje zdrowie, moje dobre samopoczucie i jakby to, jak ja się czuję, co jestem w stanie zrobić. Jeżeli dla Ciebie, Ty właśnie czujesz się dobrze, jeżeli masz te ciała ketonowe we krwi, to tak, prawdopodobnie jest to istotne, ale jeżeli czasem ja osobiście na przykład zjem tych węglowodanów więcej, nie odczuwam na ten moment negatywnych konsekwencji tego, no chyba, że to oczywiście się po prostu bym objadła węglowodanami prostymi czy fast foodami, to wiadomo, że nie czułabym się najlepiej. Więc w takim wypadku, nawet nie będąc non-stop w ketozie, jeżeli jakby osiągamy te swoje cele, to też wszystko jest w porządku, więc to po prostu zależy, gdzie postawimy u siebie tą ważność, tą istotność tego, na czym nam zależy. I ostatnie pytanie od Magdaleny. Super filmik. Na keto jestem od 1,5 roku. Ostatnie badania trochę mnie zaniepokoiły. Bilirubina lekko powyżej normy. Pozostałe wyniki wątroby w normie. Zero dolegliwości. Czy może być ona podniesiona przez ketozę? No i kortyzol aż 58, a norma do 19. Pewnie dlatego zastój z redukcją wagi. Jak go obniżyć? Droga Magdaleno, tutaj na pewno jeżeli ta bilirubina byłaby nadal podwyższona, to warto sprawdzić, czy nie masz jakichś problemów, na przykład takich jak zespół Gilberta, ponieważ przy nim może być ta bilirubina podwyższona, nawet gdy pozostałe właśnie parametry wątrobowe są w normie. No bo skoro zbadałaś tą wątrobę bardziej holistycznie i tam wszystko wyszło ok, tylko ta bilirubina, to przypuszczam, że
raczej tu nie ma jakichś problemów z tym, że keto jest źle prowadzone i że wątroba jest przeciążona, tylko może to być jakieś podłoże genetyczne. Natomiast to ten zespół też nie jest jakiś bardzo częsty. Co jest istotne? To, że po pierwsze, ten poziom bilirubiny może nam się podwyższyć z takich względów żywieniowych, okołożywieniowych, o których nie każdy wie. I na przykład, jeżeli przed pobraniem, przed badaniem pościłaś, nie wiem, 16 godzin, powiedzmy, czyli ten okres niejedzenia, który powinien być nocny post, oczywiście przed badaniem, ale był wydłużony u Ciebie, to w takim wypadku poziom bilirubiny może się podnieść. Więc ja proponowałabym Ci w ogóle powtórzyć sobie to badanie i zrobić takie standardowe na przykład 12 czy 14 godzin postu. Kolejna sprawa. Bilirubina ma takie właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne. Więc nawet zresztą mam na to, mogę Wam podrzucić na dole właśnie badanie. Tym sposobem ona może wpływać ochronnie w pewnych problemach zdrowotnych. Dlatego też, jeżeli Ty masz wysoki poziom kortyzolu, to masz dużo stresu i być może ta lekko podwyższona bilirubina właśnie jest na takim poziomie, dlatego że to działanie przeciwzapalne, taka chęć zrównoważenia tego występuje. Może tak być, ja nie mówię, że na pewno to jest przyczyna. No i jeszcze pytanie, czy pijesz odpowiednio dużo wody, bo jeżeli byś się odwodniła, to ta bilirubina też się może tak naprawdę podnieść od odwodnienia. I na pewno nie lekceważyłabym tego wysokiego poziomu kortyzolu. Najważniejsze rzeczy to oprócz odpowiednio zbilansowanej takiej przeciwzapalnej diety, którą mam nadzieję prowadzisz, to są takie rzeczy związane z zarządzaniem tym stresem i po prostu pracą ze sobą, z własnymi emocjami, czyli jakaś medytacja, odpowiednie wysypianie się, regeneracja, przepracowanie jakichś problemów, jeżeli one są, umiejętność takiego radzenia sobie z tym stresem na co dzień. To tak naprawdę taka praca z sobą daje bardzo, bardzo dużo. Natomiast pod kątem suplementacyjnym bardzo polecam Ci magnez. On ma takie działanie, które pomaga wyrównywać te poziomy kortyzolu i go obniżać. Tak samo witaminy z grupy B czy witamina C. Więc może w te szczególnie składniki mineralne warto uzupełnić swoją dietę. Jeżeli pijesz dużo bardzo kofeiny, to prawdopodobnie warto byłoby ją ograniczyć, czy alkoholu, to oczywiste. I też aktywność fizyczna tutaj ma znaczenie. Nie przeforsowywanie się na treningach, nie jakieś bardzo intensywne te treningi, ale jednak ruch i aktywność fizyczna jest ważne, aby mieć ten kortyzol pod w ryzach po prostu i te poziomy, żeby się obniżały, i tego Ci życzę. Dziękuję Wam, moi drodzy, za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam ciepło, cześć.